Dlaczego przeniosłem wszystkie gry z tego kanału na kanał gamingowy? Tak, oto rozpocznę tym tytułem ten film. Z góry też od razu przepraszam za mój aktualny stan, ponieważ obudziłem się dopiero niedawno i wyglądam jak wyglądam. Przede wszystkim przeniosłem te filmy dlatego, że nie chciałem mieć już śmietnika na tym kanale. To prawda, zostało trochę gier, ale to ze względu na to, że to były pojedyncze bądź serie, których nigdy nie kontynuowałem lub przyniosły mi troszkę widzów, czyli w tym przypadku Platform Dog na przykład, tak? Drugim powodem to są algorytmy YouTube'a, które nie pokazują mojego kanału, ponieważ jak wcześniej wspomniałem na kanale, jest śmietnik. A chciałbym jednak osiągnąć pewien próg widzów i stać się w jakiś sposób rozpoznawalny oraz żeby ten kanał zobaczyło więcej osób, a nie tylko moi znajomi i jacyś ludzie z grupy o youtuberach i to nie jednej grupy na Facebooku. Dodatkowo, tak odchodząc od tego całego tematu przeniesienia moich filmów z gier na kanał gamingowy, chciałbym utrzymać streak, jaki ten streak, który jest do tej pory. Od początku tego roku nie było żadnej dłuższej przerwy, tudzież to był w innych miesiącach, w poprzednich miesiącach był to tydzień, dwa, czasami nawet i trzy. I chciałbym, żeby ten streak utrzymał się najdłużej. Wiadomo, może coś wypaść, bądź nie będę miał pomysłu na film, ale wiem, że w tym roku startuję na nowo z serią 20 lat minęło i ta seria będzie prowadzona z Jamezem, tylko muszę się po prostu z nim dogadać. Myślę, że przełom stycznia, lutego już powinny wyjść pierwsze nagrywki powinny już wyjść z tej serii. Oraz chciałbym wrócić też do vlogów. Może te vlogi nie będą stricte takie, nie będzie tych vlogów stricte co tydzień, ale na przykład będą raz albo dwa razy w miesiącu. Zależy od tego, jaki będzie temat i co bym chciał powiedzieć, tak? Na pewno też raz na miesiąc pojawi się jakieś komentary. Częściej na pewno te komentary będzie pojawiało się na streamach niż na filmach, ale jeśli będzie jakaś gruba akcja, jak na przykład teraz jest sytuacja z Leksiem, to wezmę ten temat w swoje obroty, w swoje ramiona wezmę ten temat. No i zacznę po prostu jakoś pisać scenariusz na dany temat. O Leksiu już miałem gdzieś tam w planach, żeby nagrać o Leksiu film, ale stwierdziłem, że nie znam też całej sytuacji. Konopski też nie znał całej sytuacji, na Konopskiego ponoć straszny hejt poleciał. I tak szczerze powiem, nie mnie oceniać, czy jest pedofilem, czy nie. Odsyłam tutaj w tym przypadku do filmu Gimpera, który przedstawił sytuację z dosyć bardziej takiej prawnej i psychologicznej perspektywy. Więc tak jak mówiłem, oby ten streak utrzymał się jak najdłużej i spóźnione kochani, ale szczęśliwego nowego roku i nie szalejcie za dużo i mam nadzieję, że ten rok będzie jakoś lepszy pod względem dla mojego kanału chociażby. Trzymajcie się ciepło. Cześć.